Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym emocjonującym odcinku z gry Shakes and Fidget. A dzisiaj czas na co jakiś czas sprawdzenie, jak mi w tej grze idzie i czy uda się zrobić jakikolwiek progres. Link do gry oczywiście znajduje się w opisie, a my nie zwlekając zaczynamy. Standardowo zaczniemy nasze obejrzenie się obok Note Guildy, dołączymy tutaj do bitwy. To tak, krótko mówiąc, AB wszedł. W końcu, po bardzo długich czasach, widzimy, że AB otwiera swoją nieobecność. Mam nadzieję, AB, że już nie popełnisz tego błędu i będziesz regularnie wchodził do gildii, ponieważ nasza gildia cię potrzebuje. Rozkapisz? Nasza gildia cię potrzebuje, AB. Więc proszę cię, zachowuj się. Adolf Killer, dalej sprawuje się bardzo dobrze jako tutaj nasz oficer. No i wiadomo, Crowd cały czas też elegancko. Już nie ma takiej adrenalinki, jak to było kiedyś na początku, że po prostu Cloud na każdym kroku był za mną. Troszeczkę odpuścił, wyprzedziłem go te 9 poziomów i ten stan utrzymuje się już od jakiegoś czasu. Nie mam nic do tego. Mi się to nawet podoba, że zwyciężyłem, powiedzmy, w tym takiej mikro pojedynku o wyższy poziom. Tak, jeśli chodzi o pozostałą gildię, to z tego co widzę, wszyscy są praktycznie aktywni, oprócz jednego gościa, który został wywalony i zaproszony, został nowy. I jeszcze Tyrekas. Ewidentnie za bardzo nie chce się tutaj ruszać mu. 14 dni nieobecności, reszta całkiem ok, chociaż tu widzimy takie osoby, co dwa ich nie ma. No cóż, będziemy musieli i czuwać i pilnować, żeby aktywność gildii była na najwyższym poziomie. Niemniej jednak zacznijmy też od portalu, chodźmy tutaj zwalczyć z tym ziomeczkiem, chodźmy też z pupilkiem powalczyć. 85%, tak mam nawet wrażenie, że wyjątkowo mało ma, 84% życia, no to generalnie powiem ci, że prawie 1/5 do pokonania Hydry poszła, co nie, więc już jest gigantyczny progres, ale jeśli chodzi o całość, to niestety 4/5 nadal są niepokonane i obawiam się, że tak łatwo nie będzie. Nie ma co zwiększać na jak tego poziomu Jaduna. No trudno, nie jest łatwo. Jednak tutaj ciekawa sprawa nam się zrobiło w twierdzy, co nie? To tak, szukajmy klejnotów. To tak, generalnie dzisiaj jest... A, dzisiaj chyba weźmiemy sobie twierdzę. 14 dni będzie się budować wyższy poziom. Wydaje mi się, że to idealnie wydane surowce. I myk, i nagle się okazuje, że tych surowców wcale nie mam tak dużo, zobaczcie. Nagle mam pełno miejsca i nareszcie moja kopalnia, kamieniołom i chata drwala będzie pełniła jakąkolwiek funkcję, bo wcześniej to chyba pełniła tylko taką funkcję, że ktoś mógł mi okraść te surowce, a teraz faktycznie to będzie dawać mi trochę surowców, ale sami widzicie, że kamień, drewno tutaj nagle okazuje się, że mam tego totalnie mało, ale przez 14 dni będzie się budować twierdza, więc w sumie przez 14 dni możemy mieć na to wyrąbane. W razie czego następny poziom tak różnych innych rzeczy prawdopodobnie nie jest wcale taki drogi, zaraz zobaczymy, o proszę, nie jest taki drogi, więc potem będzie pewnie ten event lasu i z eventu lasu pewnie zgarniemy tyle tego drewna i kamienia, że po prostu starczy nam dasz do końca życia. Dobra, tak więc chodźmy jeszcze tutaj o podziemi. Tutaj elegancko komnata tortur się buduje. Ile to, wiecie co, w sumie możemy przyspieszyć tą komnatę tortur i będziemy czekać. I co teraz robimy? Wrota, 8 dni. Budujemy przez 8 dni, budujemy wrot, cisza, co nie? Zaatakujmy naszego najsilniejszego kwerta, czyli gracza na tym serwerze, który jest najsilniejszy. Niech trochę pocierpi od mojego jednego goblina. Mój jeden goblin go martretuje tutaj, no ale cóż, tak to życie bywa, tak to bywa, jak się zakłada podziemie i tak to bywa w podziemiach. Nie wiem, czy zdaję sobie z tego sprawę, pewnie nie tylko mój goblin go martretuje, ale tak całkiem sporo innych goblinów, innych ziomków, więc tak obstawiam, że jakieś 200, 500, 200 graczy nagle w jednym próbuje martretować jedną osobę, jednym goblinem, masakra. No ale takie jest życie w podziemiach, nie ma łatwo, nie ma łatwo. Dobra, to tak, tyle jeśli chodzi o twierdzę, idziemy do lochów, oczywiście zaczynamy od portalu do piekieł. Tutaj pomału pancernego wzgryzacza pokonujemy, jeszcze trochę nam tam zostało życia. Zaraz wrócimy do lochów i oczywiście przechodzimy w końcu do popili, ale może zanim pójdziemy do popili, chodźmy do karczmy. Ponieważ dzisiaj jest, uwaga, fajniowski dzień, epicki weekend. Tak, kiedy to nagrywam jest epicki weekend, to znaczy, że możemy tam wylosować jakąś epicką rzecz, ale to za chwilę o tym pomyślimy. Wrzućmy tutaj sobie do kibelka diament i może... No i w sumie nie wiem, poczekaj, to jest w ogóle do czegoś, to chyba wszystko było słabsze z tego co pamiętam, chyba tak. No i teoretycznie możemy coś fajnego, może fajny jakiś przedmiot wypadnie nam tutaj od sklepikarza, więc tak w sumie może ja sobie myślę, a rozejrzyjmy się.
Rozejrzyjmy się. Jeszcze zanim się rozejrzymy, coś muszę sprawdzić. Wypito, o, za darmo do 19.09. Czyli krótko mówiąc, teraz kiedy to nagrywam, ja to nagrywam generalnie 14, bo zdradzę wam, jeszcze przed moim wyjazdem stwierdziłem, że sobie na zapas nagram, żeby wam pokazać też epicki weekend i generalnie jak będę na wycieczce, to nie będę miał jak nagrać kolejne relacje z Shakes and Fidget, więc nagrywam teraz trochę na zapas i generalnie 19 mi się kończy te darmowe piwka, więc będzie mi bardzo smutno i tak samo chyba w Doktor Abuwu kończy mi się darmowe kręconko. No 19 to już rzut beretem, fajnie było, ale niestety zaraz będę musiał po tym, będę musiał więcej grzybków wydawać na te pierdoły. No trudno. Ale wróćmy jeszcze do zbrojowni, ponieważ może będzie jakiś epicki przedmiot. Zmieniłbym sobie w sumie arsenał, dawno nie zmieniałem mojego wyposażenia. Nie ukrywajmy, wyposażenie jest dosyć istotne, bo lepsze wyposażenie powoduje, że mamy większe szanse na zwycięstwo. W ogóle niby epicki weekend, a nie widzę tu żadnych epickich przedmiotów. No i proszę, eleganckie, ekstrawaganckie buty, które dają plus 14 raptem. Generalnie no nie są jakieś mega super, ale dawno niczego nie wymieniałem, więc okej, niech stracę. Oj, kolejne ekstrawaganckie buty. Wiecie, ja chyba pokupuję sobie te epickie przedmioty tak bardziej dla siebie, żeby mieć do wrzucania do kibelka. Ale szczerze mówiąc, nie warto tego nawet chyba wymieniać, bo tu mam plus 5 ulepszenie i dużo tych kryształów wydam. To jest nie warto, musi być duży, musi być duża przebitka, żeby było sens to wymieniać. No kawa, niby epicki tydzień, a widzę, że w tym sklepie to nic nie ma. Mamy różdżka. No dobra, to się akurat wydaje na jak spoko. Chociaż ja wiem, no jest lepsza, no ewidentnie jest lepsza, ulepszenie plus 6 stracę, ja pierniczę, aż się nie chcę nic robić, co nie? No jest, ajajaj, nie jestem przekonany, też chyba damy sobie spokój, kurde, niby jest trochę lepsza. Poczekaj, zobaczę, ale na start jest gorsza, no bo wiadomo dlaczego, bo nie ma tych boostów wszystkich. No w zasadzie niby jest lepsza, co nie, tam większe, ale chociaż tutaj ma większe jakby ten, taki różnice obrażeń, co nie, że może zadać 2500, mogę zadać nawet. Ajajaj, no trochę niby jest lepsza, dobra, pomyślimy, żeby to wymienić ewentualnie. Choć dużo będzie mnie to kosztować, ulepszeń wszystkiego. O, i to jest coś godnego w końcu, co jest faktycznie dobry towar do wymienienia. Ale zobaczymy, czy coś jeszcze godnego natrafi się. Mamy też epickie klapki. O, z tą epickością to bym nie szalał, też plus 17, no szału nie ma, znowu buty zresztą, co nie? Ile tych butów? Nie, weźcie coś lepszego, poszukajmy. Błagam cię, ile można mieć tych butów, no. No come on, pewnie sklepikarzu, no musi, o. Naprawdę? Ty nie masz nic innego, tylko buty masz? No nie wiem, zainwestowałbyś w jakieś lepsze rzeczy. Jakiś lepszy towar, same buty widzę. O, i widzę, że rękawiczki, ale totalnie nieprzydatne i totalnie badziewskie. Dobra, wiecie co, to chyba nie ma sensu. Dobra, chodźmy do zbrojowni, wymieńmy ten, to tak, miejsce na krajno zróbmy. I tak, oczywiście to zdejmiemy, damy to oczywiście naszemu pobratańcowi, który się na pewno cieszy, masz tutaj fajną rzecz. Ja to sobie wkładam i teraz odzyskiwanie klejnotu, tak, wkładanko i od razu sobie ulepszajmy. No tak na czwarty poziom minimum, co nie? Bo to tak głupio. No, duży progres. Tylko się w ogóle jak nie opłaca wymieniać. Zastanawiam się, niby trochę większe obrażenia tam. No w zasadzie niby lepsze chyba. Niby chyba lepsze. Tak mi się wydaje. Niby chyba lepsze. Ale... kurde, no nie wiem, co nie? To tak... no bez szału generalnie. Bez szału. Średnia wychodzi podobna. Chyba se darujmy. Chyba se darujemy tą zamianę, ale nieważne, trochę się ulepszyliśmy, więc jak sami widzicie, był biznes dzisiaj. Dobra, pokonajmy też jakiegoś lamusa, tutaj jest Wąchocka. No tego nie pokonaliśmy, dawaj tego chociaż. Dobra, tego też spadam w rankingu, co nie? Dobra, i gitara 7, a w ogóle jak tam stoimy w rankingu, zobaczmy też. 118, spadłem jeszcze bardziej, bo tak właśnie gałganie, kurde. Tak to jest, jak ten, nie mogę pokonać gałganków, których atakuje. O proszę was, zaraz będę ostatni na tym rankingu, co nie? Mogłem już nic nie robić, zobaczcie, teraz będę spadał co chwilę. Dobra, nieważne, nikt tego nie widział, nie widzieliście tego. Dobra, to tak, zrobiliśmy kilka rzeczy. Zadanie nie będę na razie robić, nie na odcinku, to nie ma, to się mija z celem. No co, no to chodźmy do lochów i spróbujemy, kurczę, tym razem coś przesunąć dalej. No come on, górołaza, mam wyrąbany ten, zrobiłem.
Ojajaj, ale męczarnia będzie. Boże, ty kurde, gałganie, czy ty kiedyś pokonasz tego Romanego Górołaza? Ale nie wiem, czy go kiedyś pokonamy, bo on się już tutaj nie, on się już od jakiegoś czasu to przewie. No i jest do pokonania, widać tam, zahaczyliśmy o niego. Pytanie, czy jakbym ten sprzęt wymienił. Jest! Pokonany, kurde, bęk! Udało się w końcu, po tak długim czasie pokonaliśmy słynnego Górołaza. Wow, udało się. Ja cię kręcę, co to była za akcja, co to była za walka, co za emocje. Jest teraz właśnie, i patrzcie, jest to ostatni log, tak? Nie, przepraszam, to jest na 20, ach. Bachor, despota Joffrey, ua. No dobra, Bachora będzie ciężko pewnie pokonać za nim życie, ale spróbujmy go. Może czasami jest tak, że następny przeciwnik wcale nie jest jakiś taki mega silny. Dobra, na razie widać, że tylko połowę mu zjeżdżamy. Ua, widzimy, że niestety dosyć duże wyzwanie nas tutaj czeka. Dobra, tak duże nas wyzwanie czeka, że chyba nie mamy co liczyć. Może Dindendora pokonamy. Jak już Górołaza udało się pokonać, to czemu nie Dindendora? To nie? Go też wydaje się, że mieliśmy wielokrotnie na hita. Ale chyba sobie odpuścimy po prostu. Nie ma co, ostatnia walka. Dobra, nie ma co wydawać niepotrzebnie grzybków. To tak, generalnie Górołaz dzisiaj został pokonany. To pewnie dzięki mojej designerskiej czapce, którą właśnie zainwestowałem. Szanowna peruka jego magnificencji. To jest generalnie to, co spowodowało, że prawdopodobnie wyglądaliśmy. Nie wyglądasz te głupio, jeśli się wie, jak ją nosić. Więc sami widzicie, dzięki tej ekstremalnie super rzeczy po prostu rozłożyliśmy tych typów na łopatki totalnie. Zwycięstwo Górołaz nie miał żadnych szans, został po prostu zmiażdżony z powierzchni ziemi. Dobra, dołączymy się tutaj do obrony, bo tutaj atakują nas White Angels. A to niedobrzy ci White Angelsi. Mogę jak tam nasza jak ten 14 miejsce cały czas. A White Angelsi są chyba niżej, tak? White Angels, nie, są troszeczkę wyżej, też są pewnie potężni. Czyżby, no są potężni, mają trochę więcej tych wypraw ukończonych, ale my będziemy bronić się dzielnie. Dobra, gałganki, to był, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłby tyle, więcej rzeczy tutaj nie ma co bardziej robić, te jakieś drobnostki. W ogóle tu jest jeszcze fajny ziomek, który za 1000 grzybków możemy dostać taką złotą ramkę. Jeszcze nie wydałem, ani razu nie kupiłem tej złotej ramki, ale powiem wam, że jest mega kuszące. Napiszcie, czy chcecie, żeby mam kupować tą złotą ramkę, czy nie, to może kupimy za 1000 gwiazdek ekskluzywną złotą ramkę za 1000 grzybków, ale następnym razem już, dobra? A teraz póki co ja się z wami żegnam, to było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek 609. Górołaz został pokonany, nowa perucha, jak widzicie, dzieje się. Akcja zwolniła, ale teraz każdy progres jest ważny. Każda najmniejsza szczególik, przesunięcie się dalej gdzieś tam w karierze, to ogromny skok dla człowieka takim jak jestem ja. Dobra, gałganki, to trzymajcie się, ja lecę na wycieczkę do Meksyku generalnie. I co dużo mówić, pewnie kiedy oglądacie ten film, jestem już na wycieczce, to jak dobrze pójdzie, to jeszcze żyję. Dobra, trzymajcie się, piąteczko, bęk.